To ty będziesz naszym mózgiem, proszę bardzo. Adresy punktów i mapa. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku zorganizowało grę terenową, grę miejską pod tytułem Akcja N. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ jest to 27 września, czyli Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Próbujemy, a to tam, zobacz, jakaś lampa naftowa jest, zobacz. Widzisz? Takich już teraz nie ma. Tu się wlewało naftę, tak? Tu się pokręcało i się podnosiło się do góry i się odpalało. Widzisz? O, zobacz, jakie fajne. Rozpoznałem ją! W ramach tej gry terenowej Nowy Port będzie dzisiaj udawał, czy też odgrywał wojenną Warszawę. Jest punkt mobilny. To są trzy Mercedesy 170 albo ciężarówka Chevrolet. I Państwo muszą znaleźć właśnie ten punkt mobilny i tam dostaniecie dalsze informacje. Na terenie dzielnicy są zlokalizowane różnego rodzaju punkty, które odwiedzą uczestnicy gry terenowej. To tutaj. Hasło? Jutro. Będzie padał deszcz. Będzie to m.in. podziemna drukarnia, będzie to również punkt mobilny zlokalizowany w zabytkowym samochodzie. Będzie można również wziąć udział w kolportażu informacji, w kolportażu ulotek wyprodukowanych w ramach akcji N w restauracji Perła Bałtyku. Są albo pseudonimy dzielnicy tego działań, albo piony i definicje, co robiły, czy się zajmowały. I trzeba to połączyć. Perła Bałtyku jest, można powiedzieć, taką warszawską knajpą okresu okupacyjnego. Jest tutaj siedziba oficerów wywiadu Armii Krajowej, którzy sprawdzają uczestników, czy wśród nich nie ma przypadkiem konfidentów i agentów niemieckich. Oddział drugi komendy. Część oddziału. Wśród zadań, które muszą wykonać uczestnicy gry, jest rozwinięcie skrótu organizacji podziemnych, podanie pseudonimów dowódców Armii Krajowej i Związku Walki Zbrojnej, a także dopasowanie definicji z nazwami pionów konspiracyjnych. To nasze zadanie ma na celu spopularyzować wiedzę o strukturze Armii Krajowej, czasami przypomnieć, wskazać różnice między poszczególnymi organizacjami, a także, że to nie była tylko Armia Krajowa, a kilka różnych organizacji, które razem działały na rzecz Polski. Hasło. Akcja N. To nazwa szeroko zakrojonej operacji zrealizowanej przez Armię Krajową w latach 1941-1944. Operacja była wymierzona w morale społeczeństwa niemieckiego i żołnierzy niemieckich służących na froncie. Dzisiaj byśmy taką operację nazwali działaniami psychologicznymi. Wówczas były to działania propagandowe. Akcja N polegała na przygotowaniu, druku i kolportażu szerokiej gamy materiałów w języku niemieckim, które miały udawać materiały przygotowane przez rzekomą niemiecką
opozycję wewnętrzną, oczywiście nieistniejącą, ale chodziło o wzmocnienie przekazu, o wzmocnienie wiarygodności tych ulotek. Były to zresztą nie tylko ulotki, były to różnego rodzaju czasopisma, publikacje, zarówno specjalnie przygotowane na użytek akcji N, jak i udające numery faktycznie istniejących czasopism. I to Wawer stał się na tyle charakterystycznym sygnałem i symbolem, że stało się nazwą dla organizacji małego sabotażu. Część Nowego Portu dzisiaj została zamieniona na realia okupowanej Warszawy. Z tego też powodu, między innymi, ustawiliśmy słup ogłoszeniowy widoczny za moimi plecami, jakich było wiele w Warszawie w latach II wojny światowej, a na nim, oprócz ogłoszeń takich typowych dla czasów okupacji, wymienię, kupię, wynajmę, czy jakiś reklam, czy ogłoszeń administracji niemieckiej, także odwzorowaliśmy trzy znaki charakterystyczne dla polskiego państwa podziemnego i na ich podstawie prowadzimy zajęcia, zadajemy pytania na temat właśnie organizacji małego sabotażu Wawer. Jak chce pani kupić takie piękne mięsko na zimne nóżki? Za moimi plecami także znajduje się odwzorowane stoisko, targowisko z okupowanej Warszawy, gdzie przybliżamy realia trudności w zaopatrywaniu się przez ludność cywilną podstawowe produkty spożywcze w latach II wojny światowej. Trudności z aprowizacją, tak? Kartki jednak nie wystarczały w całości na pokrycie, no, zaopatrzenie rodziny, także kwitł czarny rynek i chcieliśmy przybliżyć te wydarzenia także. Żółw, bardzo dobrze. Słuchajcie, jaki jest żółw? Jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków polskiego państwa podziemnego jest oczywiście tak zwana kotwica, czyli Polska Walcząca. Znak, który formalnie został ustanowiony w 1942 roku. On oczywiście jest to P jak Polska, W jak Walcząca, wpisane w kotwicę, czyli symbol nadziei. Był to znak jasny, charakterystyczny, mający bardzo konkretne przesłanie. Co więcej, był to znak, który łatwo było wykonać. Akcję N zorganizowaliśmy po to, aby uzupełnić oficjalne obchody, oficjalne uroczystości. Oczywiście ta część związana z odpowiednimi okolicznościowymi przemówieniami dotyczącymi Dnia Podziemnego Państwa Polskiego, to jest część bardzo ważna, najistotniejsza w takim dniu jak dzisiejszy. Natomiast tę formułę oficjalnych obchodów chcieliśmy rozszerzyć także o grę miejską, a więc formę bardzo przystępną dla rodzin z dziećmi, dla studentów, dla grup harcerzy, dla osób, które poszukują poznawania historii na różne sposoby. Wydaje mi się, że historia polskiego państwa podziemnego to jest coś jednoznacznie pozytywnego pod tym względem, że coś, o czym bez żadnych wątpliwości Polacy mogą się chwalić. Tak jak zakończenie wojny to jednak wyzwolenie od Niemców, ale nowy system polityczny przybył tutaj i bądź co bądź byliśmy pod jarzmem sowieckim, tak polskie państwo podziemne świadczy o tym, o czym wspominał Józef Piłsudski, to znaczy przegrać, ale nie ulec, walczyć dalej, to tak jakby zwyciężyć, a gdyby zwyciężyć i spocząć na laurach, to tak jakby przegrać. I dlatego historia polskiego państwa podziemnego, historia tej niezłomności i walki pomimo dwóch okupantów, pomimo dwóch terrorów jest tak szczególnie ważnym elementem misji muzeum.